Ja jestem tylko wtedy zadowolony, kiedy nie dostanę ciosu. Jak dostaję ciosu, jestem zadowolony, bo był błąd na pewno jakiś. Także wygrana jest, nie cieszę się z tego powodu, ale liczę na więcej, no, naprawdę. Bardzo mi się podobało to, że w różnych płaszczyznach biłeś i zadawałeś naprawdę dużo ciosów. No starałem się, taki był plan ogólnie, założenie z trenerem, żeby nie podstawać na wysokim tempie, obserwowałem zawodnika. Widziałem, że nie ma dość dobrej kondycji i chciałem już ciągnąć wyższe tempo. Zdrowia byłeś dużo, widać było, że kondycyjnie jest ok. No tak, no. Naprawdę myśleliśmy z bratem, że zafokusujemy w Częstochowej. Zaczęliśmy przygotowania 2 miesiące przed. Okazało się, że przesunie się walka o 2 tygodnie jeszcze. Także mieliśmy prawie 3 miesiące treningu. Także no, trenowo czułem się naprawdę dobrze. I jeśli chodzi o to, to nie mam sobie nic do zarzucenia. No, zarzuciłem trochę duże tempo, także wiadomo, mogłem wsiąść. Ale ogólnie jestem, jeśli chodzi o kondycję, zadowolony. Właśnie chciałem przed czasem. Pierwsza runda akurat się skończyła, jak on przyklękł. W drugiej rundzie się rzuciłem, myślałem, że to skończę. No to był trochę błąd, bo chciałem go ubić na siłę i ta druga runda trochę była taka niepotrzebna, nie? Chodziło o luz, a nie takie bicie na siłę, prawda? Także... Zadowolony z kibiców, bo naprawdę było ich słychać. Ja kibicowany bardzo dziękuję. Pozdrawiam ich serdecznie. Przyjechali z Podkarpacia aż do Warszawy. Busem przyjechali, autami przyjechali mi kibicować, także naprawdę tutaj dla nich boksuję i bardzo im dziękuję, naprawdę. To czekamy na walkę brata. Oczywiście, tak idę was oglądać. Dzięki. Dziękuję bardzo.